Witam państwa serdecznie. Studio Lwów a właściwie Poranek Radia Wnet nadawany ze Lwowa. Stało się po całym tygodniu, który był nadawany z Kijowa po pięciu audycjach Pawła Bobołowicza z Kijowa, przenieśliśmy się w sobotę w programie Wschodnim do Lwowa i tak pozostanie przez ten tydzień pięć Audycji w tym tygodniu będzie nadawanych z tego miasta. Wojciech Jankowski wita się z Państwem, Andrzej Borysewicz realizuje tutaj audycję we Lwowie, Artur Żak jest koło mnie jako osoba współprowadząca. Gdybyśmy chcieli powiedzieć jaka pogoda jest we Lwowie, to niestety nie jest dzisiaj zachęcająca i tak jest od wczorajszego wieczoru, czarne, prawie, no może bardzo szare, chmury wiszą nad... Tym miastem jest atmosfera śpiąca, ale wszyscy zainteresowani wypili pewnie kawę albo zieloną herbatę albo inną substancję, aby troszeczkę siebie pobudzić. A zaczniemy od tego, jaka atmosfera panowała nad Lwowem wczoraj, chociaż myślę, że tego lata dla nikogo to nie będzie zaskoczeniem. A więc tak, kolejna burza tego roku, kolejna burza tego lata, których, których masa już przeciągnęła się nad Europą Środkową i Wschodnią, ale tym razem mamy z tym również związane złe wiadomości. Jedną konkretną złą wiadomość, wczoraj w parku stryjskim, to niestety. E, nieciekawa rzecz którą możemy dodać do serwisu Adriana Kowarzyka wczoraj wieczorem w drzewo zwaliło się na młodą parę dwudziestolatek i 18-latka zginęli w parku Stryjskim także takie wiadomości z Lwowa te najświeższe e, burza prawdopodobnie jeszcze nie jedna w tym roku przewali się nad naszymi miastami nad Lwowem nad Warszawą nad Wrocławiem Krakowiem Krakowem, Białym Stokiem i Szczecinem. Ale burza nie jest potrzebna ani silny wiatr, żeby zwalić pomniki. W tym tygodniu został usunięty tak zwany pomnik chwały, ale myślę, że dla wielu z nas raczej pomnik chwały by to nie był, byśmy chyba tak nie nazywali tego pomnika. Ekipa kuriera galicyjskiego była na miejscu, rozmawiała z ludźmi, wybraliśmy dla Państwa małą próbkę, chyba nie będziemy tłumaczyć, tylko z, z Опішемо те виповіді малу пробку того, що люди мислять о усуванні пам'ятників. я вважаю, що це добре. Ніхто не каже цей пам'ятник розбивати чи взагалі знищити. Нехай буде десь в музеї, наприклад, але ну не зараз незалежній Україні, тому я досить позитивно до цього ставлюся. Ну, я хочу сказати, що це історія. Ми повинні це шанувати. І я рахую, що це не потрібно забирати все-таки десь переносити. Ну вже як вже. І то є лишні гроші, витрата та лишня. Та наші, як говориться, діти, внуки ростуть, вони повинні теж про це те знати і пам'ятати. Ну, я рахую лише. A więc, a więc sowiecki pomnik, który był między Parkiem Stryjskim a Parkiem Kultury, w bardzo sympatycznym miejscu w Elwowie, został ostatecznie wyniesiony, wywieziony z tego miejsca. Trafi do Muzeum Terroru. Tam będzie stał, więc nie zostanie zniszczony. Dwie osoby powiedziały, że. Właściwie jedna z dwóch, że jest za tym, że te pomniki powinno się usuwać. Druga osoba powiedziała, że to jest y, ślad historii i że tak powinno być. Artur Żak jest koło mnie. Co sądzisz na ten temat? Tylko jeszcze drobne dopełnienie. Właśnie ta osoba, która była za tym, że ten pomnik powinien zostać usunięty, powiedziała, że nie jest za tym, żeby ten pomnik niszczyć, rozbijać, że właśnie powinien być gdzieś w muzeum. Faktycznie to jest y, pomnik. Y, a tak naprawdę bardziej kompleks, bo to dosyć duża architektoniczna struktura właśnie u zbiegu ulic stryjskiej i niegdyś kadeckiej, później gwardyjskiej, teraz bohaterów Majdanu. Ona się składała właśnie z, dominowała tam, dominowały tam dwie rzeźby, czyli rzeźba tak zwanej oj, Matki Ojczyzny i Żołnierza Radzieckiego. Matka Ojczyzna niejako błogosławiła właśnie miecz, który trzymał, dzierżył w dłoni oni radziecki żołnierz, plus do tego była taka stela, na której były przedstawione wszystkie rodzaje wojsk Armii Czerwonej, plus na takich płaskorzeźbach było przedstawione niejako historia Armii Czerwonej, poczynając od 20 roku poprzez Wchłonięcie zachodni, zachodniej Ukrainy czy też wschodniej Polski w 1939 roku, później walka podczas II wojny światowej, zwanej w Związku Radzieckim wojną ojczyźnianą. A na Ukrainie już ta nazwa nie jest używana? No, całe szczęście, że już od jakiegoś czasu nie jest używana. Jeżeli chodzi o ten pomnik, on powstał w 70-tych latach, właśnie jako taki pomnik zarówno Armii Czerwonej, chwały, a także wyzwolenia Lwowa i walki z, z nazizmem. Przez wiele lat niezależnej już Ukrainy trwały dyskusje, dyskusje były bardzo gorące. W, w pewnym czasie przemianowano ten pomnik właśnie w pomnik. Pokonania tak, jakby nazistowskich Niemiec, co trochę uspokoiło jednak nastroje z jednej i z drugiej strony, ale nie na długo. Już i znowu w 2014 roku powstało pytanie, właśnie o usunięcie tego pomnika. I on był taki nazwijmy to, rozciągnięty trochę w czasie, bo na początku zostały usunięte napisy, później zostały usunięte płaskorzeźby, później została usunięta ta stela, ten taki pylon. Obłożony, obłożony kamieniem, a właśnie no, niedawno, czyli dokładnie, jeżeli się nie mylę, 23 lipca usunięte, zostały usunięte rzeźby właśnie matki ojczyzny i radzickiego żołnierza. Jeżeli chodzi o wartość architektoniczną, to moim zdaniem laika, ten kompleks był zrobiony całkiem dobrze. On faktycznie niejako wieńczył szczyt parku kultury i dopełniał właśnie ten zbieg ulic. Na przeciwko była też akademia wojsk lądowych i jest cały czas. No jest, tak, tak, jak najbardziej. I kiedyś szkoła kadecka, tak? Jeszcze za Austro Węgier i zresztą za II Rzeczypospolitej. Architektonicznie tak, symbolicznie, no jednak. Hmm. Nie, i to bardzo nie. Zastanawiam się nad tym, jak... Adekwatne były te odpowiedzi. Państwo wysłuchali dwóch. Pierwsza kobieta mówiła, że z jej punktu widzenia tak, należy usunąć, chociaż nie należy niszczyć i powinno się to zachować, ale w przestrzeni publicznej nie powinien być ten pomnik. Druga osoba, trochę chyba mająca pewien sentyment do czasów sowieckich, mówi, że to jest pamiątka historii i historia jest jaka jest, nie zmienimy jej i trzeba to zachować. Pytam Andrzeja Borysywicza, który jest naszym realizatorem i nie powie nam, ale może pokaże nam palcami ile 50, ile procent było za, ile przeciwko. 50-50, 50%, -50. 50 mniej więcej było za, 50 przeciwko, więc jak na stempel, jak na pieczątkę sowieckiej dominacji to dość dużo, jestem zaskoczony, było za tym, żeby zachować ten pomnik. No jednak ten dualizm w opinii publicznej na Ukrainie jak najbardziej jest obecny. Trzeba też wziąć jedno, jedną rzecz pod uwagę, to lwów pewnie jakby zrobić sądę na wschodzie Ukrainy, to myślę, żeby to się rozłożyło troszeczkę inaczej. Chociaż muszę przyznać, że coraz tak jakby świadomość y, społeczna i nastawienie na właśnie eliminację tych... Y, hmm. Stygmatów radzieckich jest coraz, coraz większa. Tu też zaznaczę jedną rzecz, która mnie zaskoczyła, bo jak sobie obserwowałem, bo ja niestety nie byłem na miejscu, tylko obserwowałem to w mediach, czy też na jakichś tak zwanych live streamach, mówiąc współczesną nowomową, czy innych reportażach dziennikarskich. Zaskoczyła mnie ilość osób, bo faktycznie spodziewałam się, że przy usunięciu tak znaczącego symbolu radzieńszczyzny w Lwowie będzie dużo więcej ludzi. A jeżeli chodzi o tak zwanych aktywistów... Yy to ich było no, chyba niecałe 10 osób. Więc y, wydaje mi się, że dziennikarzy i generalnie służb, które pracowały przy usunięciu tego pomnika, było no, no, co najmniej dwukrotnie więcej niż ludzi obserwujących. Bo ja pamiętam na przykład y, sytuację, w której na przykład był usuwany pomnik Lenina tak, w Lwowie przed operą. No to był ogromny wiec, Nie wiem, warszawskie u, przeniesienie pomnika y, dzierżyńskiego. Y, też przepotężna, przepotężna akcja. Jeżeli dobrze pamiętam, Dzierżyński został w ogóle usunięty, on nie został przeniesiony. Nie, nie, jego próbowali z tego, co ja kojarzę, przesunąć, ale niestety on się rozpadł podczas podnoszenia. Jaka ojoj, szkoda. Ojoj. No. <laughs> ojoj. Ale e, faktycznie jedna rzecz mnie tylko tak ubodła, bo m, po tym, jak położono m, te rzeźby, część obecnych. No niestety robiła sobie zdjęcia, tego, ja wiem, że nie, nie da się tego uniknąć, ale na przykład robiła sobie zdjęcia na przykład z nogą na głowie tego żołnierza i tak dalej. E, jednak moim zdaniem właśnie Artura Żaka chyba nie należy dostarczać rosyjskim mediom e, Pożywki, bo ja biorąc pod uwagę, nazwijmy to moje zboczenie, e, oglądam rosyjskie media dosyć często. Między innymi tam kultowy, kultową panią, oczywiście w cudzysłowie Skabiejewą. I oni przez kilka ładnych dni mieli e, no, niestety, niestety o, o, ogromne pole do popisu, o, opowiadając o nazistach, e, barbarzyńcach i tak dalej. Więc jednak. E, Starałbym się unikać tego typu <coughs> sytuacji właśnie, żeby, żeby nie karmić tak zwanego ruskiego trola. Rzeczywiście tak jest, że wszystkie takie radykalne albo powiedzmy bardziej stanowcze gesty są zaraz potem wykorzystywane w, przez propagandę drugiej strony, ale my pozostawmy już pomniki, chyba dzisiaj nie będziemy do nich wracać. Naszym gościem jest Wasyl Chimiak, starszy ekspert programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze standardowe pytanie, czym zajmuje się program, któremu pan tutaj przewodniczy w Lwowie? Mhm. Otóż program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 17 lat wspiera procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty współfinansowane w ramach programu mają charakter niekomercyjny. I przyczyniają się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących na tereny wschodniej Polski, wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy i Białorusi. My już mam, mieliśmy. Czy mamy trzy edycje programu? Pierwszy, pierwsza edycja była w latach 20, 2004-2006, około ponad 45 milionów euro. Druga edycja 2007-2013, 170 milionów euro i realizowaliśmy wtedy 100, 117 projektów. I teraz, w czasie obecnym, trwa edycja 2014-2020. 167 projektów na ponad 170 milionów euro. Pochwalę przy okazji naszego gościa, który jest polonistą z wykształcenia, mówi rok 2004-2006, tak powinno być. W mediach coraz częściej mówi się inaczej, jak nie będę mówił, żeby ludzie sobie, nie słuchacze, nie przyswajali tej nieprawidłowej nie, formy. Jakiego typu są to projekty? Czy na przykład, a to do tego pytania przyjdziemy, jakiego typu są to projekty? Są to projekty niekomercyjne i różnorodne. My w chwili obecnej realizujemy projekty w czterech celach tematycznych, a mianowicie dziedzictwo, dostępność, bezpieczeństwo, granice. Dziedzictwo w szerokim rozumieniu to promocja kultury lokalnej i turystyki, promocja zachowania dziedzictwa naturalnego. Dostępność to przede wszystkim drogi, usługi transportowe, bezpieczeństwo to jest wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, podejmowanie wspólnych wyzwań z związanych z bezpieczeństwem. No i granice samo przez siebie się rozumie, to jest zakup sprzętu w celu... Efektywności, zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa granic. Czy teraz, w okresie pandemii, gdy granica jest mniej przejezna, czy to komplikuje, jakoś paraliżuje te projekty, o których Pan mówi, bo to są to projekty transgraniczne. Tak, właśnie transgraniczne. Chodzi o to, że my nie mamy projektów ani polskich osobno, ani ukraińskich, ani białoruskich. Właśnie cały, cały plus tego, że mamy. Zawsze wspólny projekt polsko-ukraiński, polsko-białoruski czy polsko-białorusko-ukraiński. Największym problemem teraz, z którym się spotkaliśmy, to jest właśnie to ograniczenie kontaktów międzyludzkich. A w naszych projektach jest dużo infrastruktury, gdzie się buduje, remontuje to tutaj mamy mniej takich kontaktów, ale bardzo dużo, bardzo wielki zakres jest poświęcony relacjom międzyludzkim, to znaczy kiedy ludzie się spotykają, razem przeprowadzają różne warsztaty, spotkania, konferencje, wyjazdy i tego nam właśnie brak z powodu tych ograniczeń, które wszyscy doznaliśmy z powodu COVID. No faktycznie pandemia utrudnia działanie wielu organizacji, szczególnie tak międzynarodowych jak Państwa projekt, ale mi od razu się, nasunęło się też takie pytanie, a jak wpłynęła na, na przykład sytuacja na Białorusi, czyli zaognienie sytuacji na Białorusi właśnie na współpracę w ramach programu transgranicznego? Też odczuliśmy to tak bardzo, bardzo boleśnie, dlatego że niestety nie możemy teraz tak wolnie przejeżdżać przez granicę i być u naszych partnerów ze strony białoruskiej, jak i oni też mają pewne ograniczenia związane z przyjazdem do Ukrainy, a już nie wspomnę o Polsce. Niestety ta polityka prowadzona przez władze białoruskie nie sprzyja kontaktom międzyludzkim w na naszym programie. No tak, władze białoruskie cały czas zapowiadają, że ta granica będzie uszczelniona. Na razie na szczęście nie jest tak uszczelniona jak mówią, ale jednak no, zapowiedzi nie są pozytywne. A mam też takie pytanie, jeżeli chodzi o państwa partnerów, to są w większości przypadków partnerzy instytucjonalni, czyli no, nie wiem państwowi, samorządowe, czy... To też y, zdarzają się, czy też zdarzają się partnerzy prywatni? A nie. E, tylko e, instytucje, e, organizacje społeczne pozarządowe, szkoły, teatry, biblioteki. E, w chwili obecnej i w poprzednich edycjach programu nie było u nas prywatnych e, takich instytucji, które biorą udział w programie. Ale niekomercyjny mógłbyś... charakter. Aha, tak. Program niekomercyjny, ale na przykład, jeżeli by jakaś, nazwijmy to przysłowiowa firma, chciała wesprzeć działanie, będąc sponsorem, jest taka możliwość, czy niekoniecznie? Jest taka możliwość. I tutaj chciałem wspomnieć, że Komisja Europejska, poprzez Europejski Instrument Sąsiedztwa, finansuje nasze projekty na 90%. 10% to jest wkład własny partnerów. I to jest bardzo dobra kwota, i właśnie te 10% mogą być zdobyte z różnych źródeł, z innych źródeł. Może wrócimy za chwilę do rozmowy, bo rozmawialiśmy o granicy, która była przejezna, która staje się przejezna po długiej przerwie, o tym, jaki ma to wpływ na te projekty, o których między innymi pan mówił. A wczoraj okazało się, że jedna z osób, która chyba współpracuje z państwem. Pan Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego, był tu w Lwowie, nie mógł przyjść, ponieważ wczoraj wyjechał już z powrotem na swoje rostocze, chociaż właściwie tutaj też jest rostocze, dlatego my przez chwilę posłuchajmy rozmowy z panem Tadeuszem Grabowskim, zastępca dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego. Większość Polaków, gdy myśli roztoczy myślę o Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, kilku takich miejscach, natomiast okazuje się, gdy spojrzymy na mapę, że Roztocze sięga daleko na południowy wschód i sięga aż polwów. Dokładnie tak, Roztocze to region ciągnący się od Kraśnika do Lwowa. To jest takie pasmo wapiennych wzniesień, wyraźnie wodrębnione z południowego wschodu i z północnego zachodu również. To region o wielkim dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym, zresztą już na świecie zauważonym bo musimy pamiętać o tym, że starówka Lwowa została wpisana na listę UNESCO tak jak i starówka nieopodal położonego samościa. Na tej liście w dziedzictwie kulturowym również znajdują się trzy cerkwie. Jedna po polskiej stronie Rostocza w Radrużu i dwie w Potyliczu i Żółkwi. To region, który również funkcjonuje w obszarze UNESCO jako transgraniczny rezerwat biosfery Rostocza. Od 2019 roku taki status, taki prestiż i takie uznanie UNESCO dla Rostocza wyraziła. Ale Roztocze to również region z olbrzymim potencjałem. Trwają prace nad utworzeniem po polskiej i ukraińskiej stronie Roztocza geoparku Kamienny Las. Po to, aby wyeksponować te różne skałki, wąwozy, przełomy rzeczne, skamieniałe drzewa, bardzo interesujące kamieniołomy. I to wszystko, mam nadzieję, będzie jeszcze znane w większej grupie odwiedzających Roztocza. Czy Rostocze to kraina geograficzna w pełni poznana? Już wszystko wiemy o Rostoczu. Pracują na roztoczu dwa ośrodki naukowe, Uniwersytet Marii Kirill-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Iwana Franki w Elwowie. Cały czas poznajemy to Rostocze, Ale to bardzo ważna granica geologiczna, to bardzo ważny korytarz ekologiczny. To region połączony z Karpatami, ale też i posiadający rośliny pontyjskie, czyli te północne, stepowe, środkowe europejskie, ale też i, i wyżyn. Więc nie poznaliśmy tego roztocza w pełni. W zasadzie ważniejsze jest na roztoczu to, czego o nim jeszcze nie wiemy, niż to, co już znamy. Proszę rąbka ta uchylić. Czego jeszcze nie wiemy? Bo rozumiem, że Pan ma tę wiedzę już pokaźną. Ach, cóż wiemy może najpierw wiemy, że Roztocze to region o wielkiej zmienności przyrodniczej, wyróżniający się tym, że na Roztoczu Zachodnim mamy wąwozy lesowe o największym zagęszczeniu na kilometr kwadratowy w okolicach Piekiełka i Szczebrzeszyna. To Roztocze środkowe to Roztocze wapienne z malow ma malowniczymi przełomami rzecznymi rzeki Sopot, Szum, Nepryszka, czy też Rostocze rawskie to już troszeczkę wyższe roztocze, które charakteryzuje się występowaniem wód mineralnych. Przecież choryniec, zdrój, szkło. Niemirów, Brzuchowice, to są od dawien, dawien znane uzdrowiska, gdzie tą naftusią już i królowa Mar Marysieńka się leczyła. No Roztocze Lwowskie, najwyższe, bo sięgające ponad 400 metrów wysokości, ze Lwowem, z Czatowską Skałą, Czarcią Skałą, Wysokim Zamkiem jest zupełnie, zupełnie inne. To w tym obszarze Roztocza Lwowskiego i rawskiego występują skamieniałe drzewa. Zmienność krajobrazów, to jest kolejna cecha, którą charakteryzuje Roztocze od krajobrazów leśnych, lasów o charakterze naturalnym, co jest wartością nie do przecenienia w skali Europy i świata, ale też tymi krajobrazami kulturowymi, wstążeczkami pól w układzie fartuchowym czy ręcznikowym, no to wszystko powoduje zespół cech jeszcze klimatycznych, bo my pamiętajmy o tym, że jest to region o jednej z największych ilości dni słonecznych, Zarówno w tej polskiej, jak i ukraińskiej strefie. Region, no, który ma w ostatnimi czasy może nie, ale generalnie jednak mroźne i śnieżne zimy. Także zarówno latem, jak i zimą można odkrywać tajemnicę tego roztocza. Wspomniał Pan o dwóch uniwersytetach. Rozumiem, że, a to może się wiąże też z pytaniem, dlaczego Pan tu jest, co Pan robi w tej chwili w Lwowie, Rozumiem, że te ośrodki współpracują już od dawna. Prostoczęski park narodowy jest takim pasem transmisyjnym, bo położony jest w połowie drogi między Lublinem a Lwowem. Rzeczywiście jest to też miejsce, gdzie spotykają się naukowcy, bo w parku prowadzonych jest najwięcej na roztoczu badań naukowych, więc naturalnie jest to dla, dla, dla przyrodników głównie miejsce spotkań. Poza tym park współpracuje z wieloma instytucjami, osobami realizując programy te związane. Przede wszystkim z ochroną przyrody na roztoczu, ale też i te dotyczące rozwoju turystyki. Dzisiejsza obecność w Lwowie, można powiedzieć, jest wymuszona przez program Polska-Białoruś-Ukraina. Realizujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, gminą Zamość, która jest liderem projektu po stronie polskiej, jak i Departamentem Ekologii, Stowarzyszeniem Eurokarpaty i Jaworowskim Przyrodniczym Parkiem Narodowym, który jest takim naszym naturalnym. Partnerem projekt Bike Like Rostocze Razem Pomimo Granic. Z tego projektu w Jaworowskim Parku Narodowym budowany jest taki pawilon geoturystyczny. Osią tego projektu jest centralny szlak rowerowy Rostocza od Kraśnika do Lwowa, w ramach którego nastąpiło jego oznakowanie, zagospodarowanie punktów węzłowych, ale też i aplikacja mobilna na telefony, którą można pobrać ze strony internetowej parku www.rostoczański.pl Pl, ale też i przewodniki, i mapy, informatory, więc program taki interdyscyplinarny, kompleksowy, który mam nadzieję, po uruchomieniu przejścia granicznego, herbenne rawa ruska dla ruchu pieszorowerowego, będzie dostępny w taki sposób, no powiedzmy, nieograniczony dla turystów, rowerzystów. Każdy, kto pokonuje trasę Lwów, Lublin, Lwów, Warszawa, doskonale zna to przejście. Kiedy jest szansa na to, że będzie otwarte dla ruchu pieszego, rowerowego? Niestety nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, natomiast jestem przekonany, że rewitalizacja tego centralnego szlaku rowerowego będzie jednym z argumentów, które będą brane pod uwagę przy priorytetach i przy projektowaniu kolejnych tranż na Rozwój infra infrastruktury na polsko-ukraińskim pograniczu. Wspomniał Pan o materiałach pomocniczych, niemalże naukowych. Ukazał się również przewodnik w tłumaczeniu na język ukraiński. Tak, centralny szlak rowerowy roztocza obszerny przewodnik z, ma z mapami, bogato ilustrowany z przekrojami terenów, z opisaniem nawierzchni, ale również z tą warstwą tekstową dotyczącą dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, no, bogato ilustrowany fotografiami, rysunkami, mapami. Tematycznymi. Myślę, że będzie pomocny w podróżowaniu po roztoczu, zarówno dla naszych przyjaciół z Ukrainy, jak i dla polskich turystów, którzy coraz więcej, częściej na to roztocze na rowerach się wybierają. Pomocne będą też mapy, które wydał Urząd Marszałkowski, czy informatory, ale na pewno też i ta aplikacja na telefon, o której wspominałem. Więc myślę, że ten nasz centralny szlak rowerowy roztocze, jest już takim produktem turystycznym. Zresztą on powstał w 2002 roku i, i przez National Geographic, Travelier czy przez Polską Organizację Turystyczną był już zauważony i jest już traktowany jako jeden z najlepszych szlaków tras rowerowych w Polsce. To był Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego. Ja teraz gdzieś sięgam, poszeleszczę. Tu jest taka paczka, którą pan dyrektor wczoraj zostawił i pokazuje Arturowi Żakowi taki przewodnik i pytanie do pana Wasyla Chimiaka, czy to właśnie jest owoc jednego z takich projektów? Tak, dużo projektów robią takie działania, różne takie i publikacje, i robią też strategie rozwoju pewnych z miejscowości. I bardzo dobrze, że właśnie taki, taki, taki fajny przewodnik ukazał się i ja też po raz pierwszy go widzę. Cieszę się, też dostałem. Dziękuję. Tomasz Wybranowski słucha nasz, nas w Lublinie, zapewne serce mu w Dublinie. W Dublinie mu serce zabiło mocniej, bo mówimy o jego roztoczu. Być może też uda się taki przewodnik dla Tomasza Wybranowskiego odłożyć nie po ukraińsku, bo tu mamy po ukraińsku, tylko po polsku. Także Tomaszu e, postaramy się. Artur Żak, e, miałeś jeszcze pytanie do naszego kościoła? Znaczy tutaj jeszcze nawiążę do roztocza. Faktycznie to jest ten przewodnik, bo właśnie sobie przyglądam, jest bardzo fajny. Przyglądam go w języku ukraińskim. E, no, bo warto o tym pamiętać, że właśnie roztocza się w sumie mniej więcej kończy w Lwowie, więc spora część roztocza jest po stronie ukraińskiej granicy i propagowanie właśnie tej turystyki roztoczańskiej jest dla mnie bliskie, bo faktycznie co najmniej od pięciu lat praktycznie codziennie spędzam swój czas w pracy właśnie na roztoczu, wśród właśnie lasów i jarów. No, już, okej, okay, dobra, troszeczkę się rozmarzyłem i rozgadałem o sobie, ale to Właśnie poza anteną rozmawialiśmy, Panie Wasylu, na temat tak naprawdę organizacji tych projektów tak? i bardziej propagowania właśnie projektów, które organizujecie. Zaznaczył Pan, że jest jeden taki warunek organizacji danego projektu, że jedna z organizacji musi być organizacją z Polski. Jako? Kraju. Tak, tak, partner czy beneficjent, jak to używamy, koniecznie jeden musi być z polskiej strony, dlatego że Polska jako członek Unii reprezentuje całą Unię, skąd płyną pieniądze od Komisji Europejskiej poprzez instrument sąsiedztwa. Także konieczne jest partnerstwo. Polsko ukraińskie, polsko-białoruskie czy polsko-białorusko-ukraińskie. I dlatego też mówimy, że nie ma jakichś innych projektów, czy polskich czy ukraińskich, a jest projekt, który przynosi do. Dobro po jednej i drugiej e, stronie granicy. Właśnie cały sens polega na tym, żeby podnosić poziom e, życia na e, wzdłuż granicy, e, żeby nawiązywać kontakty, żeby łamać bariery, stereotypy. I dlatego nasz program w tym właśnie widzi, widzi sens i widzi przyszłość, bo już chciałbym powiedzieć, że teraz trwają przygotowania do następnej edycji, która będzie się nazywała 21-27. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w następnym roku już zaczynamy nowy program, do którego można będzie podawać swoje zgłoszenia, swoje wnioski w czterech priorytetach, a mianowicie środowisko, zdrowie, turystyka i współpraca. W szerokim rozumieniu tego słowa. Ja Czy to ostatnim... znaczy, że my jako redakcja Kuriera Galicyjskiego też możemy złożyć taki wniosek? Tak, mogą składać wnioski wszystkie organizacje niekomercyjne. Takie informacje mamy w dniu dzisiejszym. Tak jak już wspominałem, i samorządy, i reprezentacje organów władzy państwowej, i szkoły, i pozarządowe organizacje różne. No tak, no Kurier Galicyjski ma też status organizacji społecznej, organizacji pożytku publicznego, Młysku Ukraińsko-Romeckiej roma, Organizacji, okay. więc um, organizacje też poza, no rozmawialiśmy na ten temat, że organizacje polonijne, czy też organizacje, u, u stowarzyszenia na przykład ukraińskie, no mniejszości polskiej, mają też kontakty od wielu lat z różnego rodzaju fundacjami i stowarzyszeniami w Polsce, więc to jest niejako też ukłon w stronę tych organizacji, organizacji, żeby wspólnie można było wymyślić jakiś ciekawy projekt i do Was się zgłosić. Dobrze tak, to rozumiem? Tak, Serdecznie zapraszam. My jesteśmy otwarci i, i e, bardzo byśmy nawet byli zainteresowani, gdyby takie nowe, fajne, e, nie, nie, nietypowe tematy się, po, pojawiały się też w naszym programie. I tutaj serdecznie zapraszam e, te osoby, które już znam, które reprezentują w, e, Mniejszość Polską na terenie Obwodu Lwowskiego i nie tylko bo chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że tutaj my funkcjonujemy w sześciu obwodach Ukrainy Zachodniej, a mianowicie Wołyń, Lwowski, Zakarpacie, Równe, Tarnopol i Iwano-Frankowsk. Czyli dawny Stanisławów, a my tak. pozwólmy jeszcze panu Tadeuszowi Grabowskiemu, zastępcy dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego, powiedzieć parę słów. Rozmowa była długa, więc na pewno całej nie wyemitujemy, ale jeszcze wpuśćmy pana dyrektora. Polacy, którzy przyjeżdżają tutaj, zwykle zwiedzają lwów, żółkiew i inne miejsca, a przecież to roztocze sięga aż, aż, aż po, po samo miasto. Co by pan polecił, czego być może nasi rodacy nie odwiedzają, nie obserwują w czasie takich wyjazdów? Przede wszystkim polecam i uważam, żeby poznać to roztocze ukraińskie, to w zasadzie nie trzeba dużo. Wystarczy dojechać do Żółkwi, pięknie położonej u stóp Choraju skierować się wzdłuż strefy tej krawędziowej patrząc na, jadąc od żółki oczywiście w lewą stronę, gdzie widzimy piękną malowniczą krawędź roztocza pokrytą w górnej partii lasami, w dolnej takimi zapustami, czyli takimi łąkami, troszkę małymi laskami, w dole zaś takimi wstążeczkami pól. Wystarczy zobaczyć Krechów, ten piękny monastyr, przejść tą ścieżką edukacyjną do, do skał, do dawnego monastyru, gdzie możemy zobaczyć te pieczary mnichów, zejść tym wąwozem lesowym, gdzie zobaczymy źródło i kapliczkę Matki Bożej. Potem musimy Pokonać wododział, wjechać tym kanionem wsi Majdan, wyjechać na wododział i dalej udać się na południowy wschód do, do Janowa. Iwano Frankowe, dawny Janów Lwowski, no jego ryneczek taki wrzecionowaty jest troszeczkę dziś mało widoczny, bo przebiega ta droga krajowa przez niego, ale niejako wracając, czy kierując się w kierunku północno-zachodnim, warto zobaczyć Wereszyce. To jest miejsce w Jaworowskim Przyrodniczym Parku. Narodowym w Dolinie Wereszycy. Tam są również bardzo malownicze, sięgające niemalże samego poligonu ścieżki edukacyjne. Możemy wrócić przez Potylicz do Rawy Ruskiej, i w zasadzie ta trasa pokaże nam charakter tego roztocza ukraińskiego. Rostoczajski Park współpracuje z ośrodkami ukraińskimi, podejrzewam, że również innymi z zagranicy. Współpraca nasza jest naszym naturalnym partnerem, jest Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, no bo to jest Roztocze, żeby zrozumieć procesy przyrodnicze, które zachodzą w polskiej części Roztocza, trzeba tutaj przyjechać, bo to rzeczywiście pogranicze jest bardzo zmienne. Ale no my dzisiaj też jesteśmy jak gdyby na finale takich warsztatów dla pracowników polskich parków narodowych. Myśmy zobaczyli parki krajobrazowe nad Dniestrem. Myśmy byli w Karpackim Parku Narodowym weszliśmy na Hoverle. Pokazywałem formy turystyki, zagospodarowania terenów górskich. Pokazaliśmy również naszym gościom jaremcze i ten rezerwat Karpacki Rezerwat Biosfery. Pokazaliśmy sposób zagospodarowania w skolskich Beskidach. To był Tadeusz Grabowski, wicedyrektor Rostoczańskiego Parku Narodowego. Rozmawiamy cały czas z wasylem Chimiakiem, starszym ekspertem programu współpracy Transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina, a słuchają Państwo radia wnet. Proszę powiedzieć, czy w tej współpracy, w tych projektach gdzieś trafiają Państwo na biurokratyczne zapory, takie momenty, które są trudne, czy raczej już y, coraz łatwiej to wygląda w tej dziedzinie? No, y prawda jest taka, że to nie jest to nie jest taka prosta praca. Dużo wniosków, dużo sprawozdań, dużo też takich sprawdzianów, powiedzmy ze strony Komisji Europejskiej, ze strony wspólnego sekretariatu technicznego nas, ale wszystko dlatego, żeby te pieniądze były wydatkowane poprawnie, odpowiednio i no ale my Pomagamy, bardzo pomagamy naszym beneficjentom, dlatego że prowadzimy różne szkolenia dotyczące wszelkich działalności związanych w, w ramach projektu. I no, jakby trudno, ale da się zrobić, powiedzmy tak. A zatem na zakończenie... Y Proponujemy, polecamy, zachęcamy do tego, żeby składać. Tak, jak najbardziej, bo naprawdę chcę, chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobre narzędzie dla organizacji ze strony polskiej, ze strony ukraińskiej, żeby dojść do jakiegoś wspólnego rezultatu, zrobić coś fajnego po obie strony granicy, żeby otrzymać dofinansowanie na ten pomysł, na rozwiązanie tych problemów, które istnieją po jednej i drugiej stronie. I Naprawdę zachęcam, jeżeli ktoś ma e, jakiś pomysł i chce się skonsultować, e, nasze biuro znajduje się w Centrum Lwowa, 100 metrów od opery, ulica Tyktora 5. Zapraszamy na konsultacje, pomożemy, e, wysłuchamy, e, doradzimy. E, także chętnie zapraszamy. W języku polskim online też znajdziemy. A tak, w języku polskim strona internetowa pbu.2020. My podajemy serwis w czterech językach. Także naszym zapraszamy. gościem był Wasyl Chimiak, starszy ekspert programu współpracy transgranicznej, transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Żegnamy się z Państwem, przenosimy się do Warszawy, za chwilę studia olimpijskie i wrócimy z Lwowa po serwisie. A naszym gościem jest Pani Wiera Szerszniowa, dyrektor. Polskiej Szkoły, tak się mówi, Polskiej Szkoły numer 10 imienia Marii Magdaleny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mówiliśmy dzisiaj o chmurach, które wiszą nad nami ciemnych i okazało się, że rozpadał się deszcz, chociaż podobno nie zapowiadali. Tak, oczywiście, bo to kolejna niespodzianka, bo ostatnio dość często przeżywa i właśnie, jeżeli już mówimy o szkole, to idę teraz do szkoły i zobaczę, jak tam jest, czy wszystko w porządku. A myśmy panią zatrzymali w drodze do szkoły, bo tak jest tutaj, zdradzę sekret, że znajdujemy się całkiem blisko po sąsiedzku mniej więcej 200-300 metrów i czasami panią dyrektor spotykam po prostu na ulicy, gdy idzie do, do pracy. Mówiliśmy dzisiaj o tej burzy fatalnej, wczoraj dwie osoby zginęły, natomiast pani dzisiaj idąc do pracy, mówiła, że, że w niektórych miejscach Lwowa to wygląda słabo, że są druty na ziemi, że, że ta burza naprawdę przyniosła fatalne skutki, poza tym, że dwie osoby zginęły w Parku Stryjskim. Tak, właśnie, wydawało się, że dość krótka była, ale jest dużo szkody, bo widziałam, że drzewa są powalone, leżą na chodnikach, na jezdniach, druty jeszcze nie zdążyli e, komu służby e, komunalne posprzątać i naprawdę oczekujemy, że jak będzie pełne wiadomo, że nic fajnego nam nie powiedzą. Wraca pani do szkoły i czego się pani spodziewa? Pańskie oko konia tuczy, trzeba, trzeba sprawdzić co dzieje się w, w szkole. Myślę, że to jest taki okres. Większość ludzi uważa, że nauczyciele, kadra nauczycielska... Ma w tym czasie wakacji, a rzeczywistość, wakacje, a rzeczywistość chyba nie zawsze tak wygląda. Na pewno nie zawsze, szczególnie jeżeli chodzi o administrację szkolną, dlatego że e, czas wakacyjny w Ukrainie to jest czas przygotowania szkoły do następnego roku e, szkolnego, czas remontów, e, naprawy drobnych usterek albo jakichś takich większych spraw, które trzeba załatwić i akurat w czasie wakacyjnym można to zrobić. Dlatego nie zważając na urlop, muszę czasu, czasu wejrzeć do szkoły, zobaczyć, jak tam się. Sprawy idą no i spodziewamy się, że zdążymy wszystko zrobić do 1 września. No właśnie, jeden rok szkolny się skończył, drugi, następny się zbliża. Pani dyrektor, a jak Pani właśnie ocenia ubiegły rok? W ogóle? Co znaczącego wydarzyło się właśnie w życiu szkolnym, w życiu szkoły numer 10, no, w tym ubiegłym roku szkolnym? Kiedy robiliśmy w końcu roku takie ankiety wśród nauczycieli, dzieci i rodziców, to jednogłośnie wszyscy zaznaczyli jako plus, że o wiele mniej było zdalnego nauczania. W porównaniu z rokiem jeszcze poprzednim i to było takim plusem, a my z kolei odbieramy te, takie wyzwanie, które nam się wydaje dobrze e, pokonaliśmy. Przyzwyczailiśmy się do tego trybu i nawet te krótkie odcinki zdalnego nauczania e, daliśmy sobie radę i to uważamy jako plus. No tak, większość ludzi uważa, że dzieci nie chcą chodzić do szkoły, a tak jak pani mówił, wychodzi na to, że jednak to najbardziej dzieciaki narzekają na, na, to, zdalne, na to zdalne nauczanie. Jak najbardziej, bo nie powtarzam na to, że udawało, nam się wydawało, że dobrze sobie z tym radzimy, ale i dzieciom, i nauczycielom, i rodzicom brak komunikacji. Bo po prostu szkoła to nie tylko nauka w lawkach, czy rozmowa z nauczycielem, a to jest takie absolutnie międzyludzkie stosunki, którego, które muszą być w społeczeństwie i tego najwięcej braki odczuwamy ze wszystkich stron, dlatego bardzo byśmy chcieliśmy, żeby tego już nie było w roku następnym. Pamiętam, że rozmawialiśmy ponad rok temu i pani powiedziała, że dzieci zachciały chodzić do szkoły, że one czekają na ten moment, żeby wreszcie się spotkać, żeby pobyć razem w sali, a nie siedzieć gdzieś przy komputerze. W swoim mieszkaniu, bo jak pamiętamy, wszyscy to zresztą chyba bardzo źle przeżyliśmy. Tak, no bo tam pierwszy rok to w ogóle był fatalny, bo to było niespodziewanie. Teraz było inaczej, ale nie zważając na to, co było dobrze w szkole, dobrze, że chodziliśmy. Dobrze, że zdalnego było mało i to jest naprawdę bardzo fajne. Oprócz tego już było takie ulżenie tych zaoszczędzeń antykowidowych i można było robić przynajmniej w małych grupkach jakieś małe imprezy, małe spotkania, jakieś małe wyjazdy, przynajmniej w ramach jednej klasy i to już było to bardzo dobrze. No tak, cenimy to dopiero wtedy, kiedy to stracimy. Pani dyrektor, ale jeszcze takie poważniejsze pytanie. Na początku roku szkoła właśnie mniejszości narodowej polskiej mniejszości narodowej w Lwowie była certyfikowana przez obwodowy wydział do spraw jakości nauki. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało, właśnie jakie były efekty, przebieg, no i wnioski z tego audytu. No, audyt był takim poważnym wyzwaniem, wyzwaniem dla naszej szkoły, dlatego to jest bardzo wielostronne takie przejrzenie w, w wszystkich dziedzin e, pracy. E, ale równocześnie to w pewnym sensie wsparło naszą działalność, e, ponieważ tak jak zawsze się, czeka się goście, robi się porządki, a z drugiej strony bardzo życzliwe nastawienie e, ludzi, którzy z nami pracowali, którzy naprawdę w, w, wiele rzeczy poradzili, podpowiedzieli, można było sobie usprawnić. No i e, cieszymy się, że wnioski były dość pozytywne i, i to właśnie nas cieszy. A oprócz tego, planując rok następny, pewne rzeczy planowaliśmy ze względu na te rozmowy, które toczyły się w trakcie audytu, no bo uważamy, że nasza szkoła musi być bardzo dobra. No tak, z tego co się orientuję, to właśnie był pierwszy audyt tego typu szkoły mniejszości narodowej, a tak naprawdę szkoły z polskim językiem nauczania, bo tak, tak, jeżeli się nie mylę, to formalnie brzmi, mhm. brzmi, brzmi nazwa, e, w ogóle na Ukrainie. Ukraiński system edukacji od wielu lat, znaczy od wielu lat, od, od, przez ostatnie lata przeżywa dosyć gruntowną e, zmianę. Właśnie, jak wy po reformie, po nowej ustawie o szkolnictwie, Radzicie sobie z wprowadzeniem właśnie tych zmian. Zmiany wyprowadzają się bardzo postępowo, ale jeżeli znów wrócić do tego audytu, to też bardzo pozytywnym było rozumienie specyfiki szkoły i jej inności w porównaniu z innymi. Cały czas to właśnie było podkreślano i nawet jeżeli mówi się, że takim bardzo ważnym punktem, na który zwracali uwagę, to było, na ile się czują nauczyciele, dzieci, rodzice, no to właśnie podkreślano, że odczuwa się, że czują się dobrze, bo mówią w języku ojczystym, że jest taka możliwość. To jest takie fajne, że szkoła stwarza możliwości dla mniejszości narodowych. To był bardzo pozytywny akcent, na który zwróciliśmy e, uwagę. E, co do innych reform, to w dniu dzisiejszym reforma już doszła do czwartej klasy. E, to takie zamykamy nauczanie początkowe, zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze zacznie się w roku następnym, kiedy wkroczę w szkole już podstawowo. To będzie klasa piąta, zobaczymy jak to będzie. Bo jak na razie to najwięcej dotyczy 14 No i powiem, odbieramy to też pozytywnie, bo według mnie te zmiany, przynajmniej ja jako pedagog, odbieram jako plus co do stosunku do dzieci, warunków nauczania. Bardzo bliskie są systemowi nauczania w Polsce. Korzystamy z doświadczenia kolegów w Polsce. To też jest takim pozytywem. No tak jak rozmawiałem właśnie przed audycją i tam pa parę miesięcy temu z panią, to właśnie pani zaznaczała, że ten audyt nie był klasyczną, tak, takim sprawdzianem, tak jak e, poprzednia, że przyjeżdżali i stwierdzali nieprawidłowości, tak? Że to było bardziej badanie właśnie tych silnych stron i ewentualnie wskazywanie na zagrożenia. Nie wytykanie błędów, tylko i wyłącznie tylko właśnie dążenie do, do możliwości do rozwoju danej placówki w ramach właśnie ukraińskiej jego systemu edukacji? Właśnie jak najbardziej. Zwracano uwagę na e, jak dobrze zrobić, żeby wszystkie prawa były przestrzegane, żeby szkoła w ramach właśnie tego systemu prawnego istniała bez zarzutu, bo zawsze nam mówili tak: e, Zróbcie to dobrze, bo jak przyjdzie kontrola, to już będzie wtedy inna reakcja. O tu poprawcie, bo jak będzie kontrola, to na to będą zwracali uwagę. I jeszcze plusem jest to, że audyt się skończył, dostaliśmy wszystkie wytyczne, jakieś rekomendacje, wnioski, ale nadal mamy kontakt to właśnie tą służbą oceny jakości i w razie potrzeby dzwonimy, pytamy, jakieś materiały można dalej, jak coś trzeba zmienić, to zmienić. Opierają się na te kontakty, które właśnie już mamy. No właśnie, bardzo mnie cieszy takie podejście do szkoły. Wielu naszych słuchaczy, generalnie Polaków e, mieszkających w Polsce, m, miało spore zastrzeżenia właśnie do zapisów tej ustawy, nowej ustawy o szkolnictwie, która między innymi wprowadza większe kwoty udziału języka ukraińskiego w nauczaniu. E, a właśnie jak wy radzicie sobie z zapewnieniem właśnie tej większej ilości e, nauczania w języku ukraińskim, bo tylko tak skrótowo mówię, więc po prostu ta kwota y, nauczania w języku ukraińskim systematycznie z każdą klasą rośnie, tak? Aż tam do osiągnięcia, jeżeli się nie mylę, 20 bądź 40%, to w zależności od, od, klasy. od mhm. klasy i programu chyba szkolnego, mhm. tak? Bo szkoła mhm. też ma możliwość poruszania się w tych 20 czy 40%. Wy jak pedagodzy, właśnie jak jak zaplanowaliście właśnie wprowadzanie tej większej kwoty języka ukraińskiego w nauczaniu? Na razie patrzymy na to jak na perspektywy, bo to najwięcej będzie dotyczyło klas starszych, do których ta reforma właśnie dojdzie za kilka lat. Ale przypuśćmy sobie, jak na dany moment widzimy, no przypuśćmy, ostatnio dla klas średnich, starszych mniej tłumaczą podręczników. To tak odbieraliśmy, to tak jak to, no przyzwyczailiśmy, że zawsze te podręczniki były tłumaczone i to tak absolutnie... Yy, wszystko było po polsku i podręcznik, i wykładanie. To znaczy, no, każdy podręcznik był przetłumaczony, wydrukowany tutaj, i w języku polskim. po prostu przetłumaczony z ukraińskiego na język polski. Teraz, jeżeli nauczanie początkowe 1-4 to dali 100% wszystko tłumaczone, to w starszych klasach już mniej dostajemy. Dali mniej dostajemy tłumaczonych i automatycznie wchodzi ta dwujęzyczność. Bo nawet tak lekcja jest prowadzona po polsku, ale dzieci mają podręcznik po ukraińsku i ten język wchodzi w lekcję, no bo musi z tego podręcznika e, korzystać. E, starsze klasy, nauczyciele już od dawna zresztą praktykowali, bo nasi uczniowie 50 na 50, ktoś jedzie do Polski, a ktoś zostaje w Lwowie. Oprócz tego zda, zdają te egzaminy zewnętrzne, które są w języku ukraińskim i zawsze podawaliśmy terminologię w języku ukraińskim. No bo z tego bym sobie po prostu tu później w Ukrainie dali bym sobie rady i to też właśnie gdzieś tak wliczamy w to e, zwiększenie języka ukraińskiego, e, tak żeby, e, tak żeby i, i z jednej strony maksymalnie zachować ten język polski, bo dzieci to potrzebują, ale z drugiej strony, żeby nie wykroczyć z ram prawnych, no bo jesteśmy szkołą państwową. No, zgadza się. Ja pamiętam jeszcze z moich, nazwijmy to, zamierzchłych czasów, jak chodziłem do szkoły, że faktycznie, na przykład, załóżmy, algebra i geometria była prowadzona w języku polskim, no ale siłą rzeczy nauczyciel musiał podejść terminologię ukraińską, bo, no, tak jak pani zaznaczyła, część uczniów szła na ukraińskie uczelnie mhm. i miałaby, no, zdecydowanie utrudniony start na tych uczelniach. Teraz to po prostu przybiera tak jakby sformalizowany tak. Mhm. charakter. A no właśnie, ale tutaj abstrahując od takich bardziej poważnych tematów, jak wyglądają przygotowania do następnego roku? To akurat bardzo poważne pytanie, ponieważ prace e, związane z remontami to zawsze są dość trudne pytanie i to trzeba wszystko załatwić. No powiem, że w tym roku na parterze robimy spore remonty i realizujemy bardzo ważny projekt dla naszej szkoły. To jest, miniamy system odwodnienia, bo od dawna e, przez w, deszczówki e, piwnicy podmakali i to stwarzało problem na, piętre, czy, na parterze i w e, piwnicznych e, pomieszczeniach. Szkolnych. i teraz właśnie idy, chcę zobaczyć, jak już realizacja tego projektu idzie, co zdążyli zrobić, bo tak teoretycznie do 1 września te prace mają być skończone i to będzie bardzo ważnym, ponieważ jak wiemy, piwnice i dach to są najważniejsze e, miejsca w gmachu i z piwnicami już damy sobie rady, zostanie dach. No, faktycznie, to są poważne tematy. Warto przy tej okazji powiedzieć, że to jest szkoła o dużych tradycjach, która istnieje stulecie było obchodzone jakiś czas temu, i sam gmach dwustu, dwustulecie. Ojej, dwustulecie było obchodzone. Wiedziałem, że okrągła, ale rzeczywiście dwustulecie. I sam gmach też, też jest wiekowy, jak większość rzeczy w Lwowie. Tak, my mamy zabytkowy gmach, to jest okres dwudziestolecia między, międzywojennego, to są 30 lata, to jest Art Deco i tu też sprawia problem to, że jakiekolwiek prace związane w zabytku, a to jest zabytek o skali miejscowej, też stwarza pewne problemy pozwolenia, fachowość, nienaruszenie autentyki, to też właśnie dodaje uroku gmachu, ale równocześnie problemu, jeżeli chodzi o remont. No tak, to jest, jeżeli się nie mylę, najstarsza lwowska szkoła dotychczas działająca. Prawda? Tak. Jeżeli chodzi jako instytucja, to szkoła Marii Magdaleny, 1816 rok. Gmach czasem się mieniał, a, a siedziba przenoszona była do sąsiedniego budynku, ale jako instytucja szkoła istnieje z 1816 roku. Jest bardzo ciekawa historia z okresu Związku Sowieckiego, kiedy nad szkołą zawisło zagrożenie zamknięcia i wtedy w, ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby zrobić tam salę poświęconą i teraz już nie pamiętam komu dzierżyńskiemu dzierżyńskiemu. E, tak, dwukrotnie szkoła była zagrożona, takich poważnie, jeżeli mówić zagrożono, bo taka tendencja do zamykania polskich szkół to w Związku Radzieckim było, albo takiego zmniejszenia języka polskiego w szkołach, ale dwukrotnie to było zagrożenie bardzo poważne. Włącznie z tym, że już były wydane pewne rozporządzenia o zamknięciu pierwszej klasy. Po raz pierwszy to matki uratowali, bo pojechali do Kijowa. Wtedy najwyższą instytucją było Partii. I właśnie tam mamy babci wy. Czyli swoją szkołę dla swoich dzieci i dla swoich wnuków. No a po raz drugi też już było rozporządzenie, i e, to była rada e, świętej pamięci biskupa, proboszcza, e, proboszcza e, naszej katedry e, Rafala Kiernieckiego. E, w ciągu trzech dni ba, mamy, babcie, nauczyciele, nie wiem skąd, jakieś plakaty, ogłoszenia, jakiś najważniejszy, że szyld na drzwiach. Izba pamięci Dżerżyńskiego, i to uratowało szkoły. Po dwóch latach, ja już przyszła do szkoły, mówili, że gdzieś jeszcze była, ale ja już nie pamiętam tej izby. Po dwóch latach jej nie było, a szkoła była dalej. A więc krwawy Kat uratował polską tak. szkołę we Elwowie. Bo nikt bym w Zagrogu. Związku Radzieckim nie zamknął szkoły, która ma taką Izbę pamięci. Ale z tym, że sam fakt, że rozumiemy. Ja mówię, ja przyszłam, ale już, już nie pamiętam, żeby to było, ale tak jak opowiadali z opowiadań starszych kolegów. No tak, ja kończyłem szkołę, drugą szkołę za moich czasów z polskim językiem nauczania. Szkołę wtedy, jak zaczynałem imienia Wandy Wasilewskiej. Też pewnie ten patron został wybrany nieprzypadkowo w, Jednoznacznie w kwestii w właśnie. sposób na przetrwanie szkół. I, I całe szczęście, że do dnia dzisiejszego te dwie szkoły przetrwały i działają. I jest Marii Konopnickiej i Marii Magdaleny. Zgadza się. Jak to wygląda w tej chwili, bo domyślam się, że w tych czasach Związku Sowieckiego to młodzież miała takie, dzieci miały takie poczucie, że uczą się języka polskiego, że to jest ważne. Jak to wygląda teraz? Bo w z doświadczenia wiem z obserwacji, że w takich sytuacjach, kiedy już jest luźniej, to ten zapał też jest mniejszy i, i spada. A, a poza tym, też pytanie chyba ważne, nie tylko dzieci, nie tylko Polacy posyłają swoje dzieci do tej szkoły. Szkoła jest mała i jednak utrzymujemy szkołę jako szkoła mniejszości narodowej, bo nie możemy dwie klasy równolegle otwierać jest tylko pojedyncza to jedna klasa z językiem polskim wykładowym się otwiera. Stąd niestety wszystkie chętnych nie mamy możliwości takiej przyjąć. Dlatego w pierwszej kolejności to są Polacy albo osoby polskiego pochodzenia, no bo język polski jako obcy można nauczyć w jakiejkolwiek innej szkole w Lwowie. Bardzo dużo szkół otwierają drugi język obcy jako polski i osoby innego pochodzenia mogą spokojnie tam właśnie dzieci uczyć. My z kolei dodajemy taki aspekt wychowawczy do całego procesu, ponieważ wychowujemy obywateli Ukrainy, ale świadomych pochodzenia polskiego. I tu czasem rodziny, babcie wchodzą tu w grę, które skończyły kiedyś polskie szkoły. Rodzice może nie mieli możliwości, bo tych szkół było mało. I opierając na te tradycje rodziny, gdzieś tam takie głębsze, staramy się właśnie podtrzymywać poczucie tożsamości. Dziękujemy za wizytę. Artur Żak jeszcze ma pytanie. Nie, tak naprawdę nie pytanie, tylko takie wykończenie. Faktycznie to starsze pokolenie jest łącznikiem właśnie w kwestii przekazywania tradycji, a szkoła jest takim niewątpliwie właśnie miejscem, które te przekaźniki tak jakby łączy. Dziękuję, jeśli nam to się udaje. Dyrektor szkoły nr 10, Marii Magdaleny, pani Wiera Szerszniowa. Dziękujemy bardzo za wizytę w redakcji Kuriera Galicyjskiego i w Radiu wnet, jednocześnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławie, Wrocławiu, Szczecinie i w Białymstoku. Dziękuję. A my posłuchamy muzyki, no właśnie, polskiej czy białoruskiej? Częściowo polskiej, częściowo białoruskiej. Maciej Wrublewski skomponował muzykę, a nasz przyjaciel Sławomir Gowin napisał do niej słowa. Inspiracją do powstania tego utworu była śmierć Witolda Aszuraka, dlatego w tej chwili przechodzimy troszeczkę na tematykę białoruską. Aleksiej Franskiewicz, naszym gościem, jest tutaj. Wysłuchaliśmy piosenki "Per Morzem, a właściwie nie jestem pewien, czy jest taki tytuł. W każdym razie Maciej Wrublewski wykonywał tę piosenkę. Sławo Mirgowin, zaprzyjaźniony z redakcją, napisał słowa do, do tego utworu. Zainspirowała artystów tragiczna śmierć Witolda Aszuraka. Dobraj ranicy. Dobrej ranicy. Ja nie znaju, czy ja dobre co skazał. Dobre. ale Artur Żak będzie przekładać albo ja będę przekładać. No, postaramy się to zrobić. Co prawda moja znajomość języka białoruskiego jest praktycznie żadna, ale tak jak większość języków słowiańskich, myślę, że da się zrozumieć. Tak, ja nie podobny. Tak, żeby... Te języki są bardzo podobne. Ci, którzy znają białoruski, rozumieją Ukraińców, Ukraińcy rozumieją Białorusinów. A skarzeć, bądź łaska na, na skilki dobre nasz artyst polski, Maciej Wróblewski, mówił i śpiewał Białoruską i No, wielkie dobre. Bardzo dobrze, więc pana Wróblewskiego należy, należy pochwalić. Przypominam, naszym gościem jest pan Aleksiej Frąckiewicz, Białoruskie Centrum Kryzysowe, a my przeniesiemy się na chwilę do niedzieli, ponieważ tutaj miało miejsce w centrum miasta wydarzenie zorganizowane przez białoruską diasporę, przez Białoruskie Centrum Kryzysowe. Przenieśmy się na ulicę Lwowa, niedziela. Новочка, Одес твоя дочка. Живе Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Слава Украине! Герой слава! Разом и навсегда! Разом и навсегда! Разом и навсегда! Роман Бондаренко у наших сердца! Живи! Александр Тарайковський у наших серцях живе. Олександр Вихор у наших серцях живе. Микита Крылцов у наших серцях живе. Константин Шишмаков у наших серцях живе. Хенат Шутов у наших серцях живе. Витоль Ташурак у наших серцях живе. Artyom Poruka w naszych sercach! Żyjemy! Tak było wczoraj w, w we Lwowie na ulicy, która teraz nosi nazwę Prospekt Swobody, a kiedyś nazywała się inaczej. Skarżyć, proszę, a co się wczoraj w centrum Lwowa? No, w Lwowie każdą niedzielę tradycyjnie prowadzą akcje na patryku chrześcijańskiego społeczeństwa. Każdej niedzieli tradycyjnie w Lwowie jest zorganizowana akcja w ramach wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Moje poczuły tu przywyszcze Witold Aszurak i także inni przywyszczec. Ta piosenka była poświęcona Witoldu Aszuraku, jaką posłuchały, ale wodne ci, ci przywyszczec to nie wsi, pomerły, prawda? Tak, na żal codziennie w, w, w Białorusi siedzą tysiące politycznie niewolnych. Tutaj faktycznie słyszeliśmy na początku nazwisko Aszuraka, który zginął w więzieniu białoruskim, ale duża część z wymienionych nazwisk to są właśnie nazwiska więźniów politycznych, którzy dotychczas siedzą w więzieniach Białorusi. А як виглядає ситуація, як живуть Білоруси тут у Львові? Знаємо, у нас є в радіо також передача про білоруські проблеми з Києва з Варшави. А як, як білоруси тут у Львові живуть, які, які в них проблеми? У зв'язку з опашними подіями у Білорусі шмат людей винули покинути свою родину, збігти з Білорусі і знайти а, пристані тут у Львові. Jak żyją Białorusini właśnie w Ukrainie? Duża część Białorusinów była zmuszona wyjechać z własnego kraju i wybrała miejsce, właśnie osiedliła się na terenie Ukrainy. Może ja teraz będę już próbował zadawać pytania po polsku. Myślę, że nas gość rozumie. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że część Białorusinów jedzie do Polski. Ale tam trafia wraca, gdyby, wraca, але там травня на певні проблеми na, втрати, як на Україну. Чому так си десь? Проблема в том, что в Україні легалізація білорусом очень складана, в связи з Польща зробила очень крок на білорусскому суспільству, зробила можливость отримання гуманітарної візи. tutaj problem jest w tym, że na terenie Ukrainy legalizacja pobytu jest dosyć skomplikowana, a Polska zrobiła bardzo pozytywny, dobry krok i wprowadziła tak zwaną wizę humanitarną. I szmat Białorusów otrzymała tę wizę, zjechała do Polski i e, na сегодняшний dzień u szmat kogo eta wiza skończy się i duża część Białorusinów e, wyrobiła sobie taką wizę, e, wyjechała do Polski i też jest spora część e, ludzi, którym już te wizy zaczynają się kończyć. A tę wizę przedłużyć na terytorium Polski nie ma A niestety tą wizę nie tak jakby nie da się przedłużyć na terenie, na terenie Polski. Yeah. I to ja nie będą wymuszeni przyjechać do Ukrainy, aby tę wizę przedłużyć? A, I dlatego oni są zmuszeni przyjechać na teren Ukrainy, żeby przedłużyć tym ważność tej wizy. To znaczy istnieje wiza humanitarna, która pomaga białoruskim uchodźcom, ale ona jest na tyle krótki czas, że oni muszą co jakiś czas ją przedłużać i opuszczać Polskę. Tak. To jest, tak, to jest, ona jest ważna przez rok, tak? Czy... Tak, tak, tak. I temu byłoby bardzo ważne, da? prorobić jakiś mechanizm, aby ludzie mogli uh, podlewać tę wizę na terytorium Polski. No i tutaj w, taka sugestia, że fajnie by było wypr wypracować jakiś system, żeby właśnie Białorusini mogli tą wizę humanitarną przedłużyć, nie wyjeżdżając z terytorium Polski. Bo rozumiemy, że osoby, o których mówimy, nie mogą wjechać z powrotem na Białoruś, bo zakończy się to dla nich co najmniej kłopotami. No tak, da, ponieważ polityczna kryzys W, w Białorusi niczego nie zmieniło się, a tam jest niebezpieczeństwo ich życiu. Powręgnąć co Białorusi nie ma możliwości, тому e, wymuszono jechać w Ukrainę, aby przedłużyć tę wizę. Kryzys polityczny na terenie Białorusi dotychczas trwa. Te osoby nie mogą wjechać na teren Białorusi, z, dlatego że jest duże zagrożenie ich życiu, zdrowiu i, przede, i wolności. Czy wiemy z naszych audycji naszego kolegi Pawła Bobołowicza, że w Kijowie jest dużo białorusinów, białoruskiej opozycji, czy są tutaj ludzie, którzy przyjechali? No pan, czy są tutaj ludzie z Białorusi, którzy przyjechali i już tu zdecydowali się mieszkać? Czy to jest właśnie ten ruch, o którym przed chwilą wspominaliśmy? Różne, różne jest ludzie, jakie zostają w Ukrainie. Jest ludzie, jakie jedu w u ёсць такія даныя што за гэты час канфлікту да в, праз краіну в'ехалі выехалі амаль 160 тысяч беларусаў To jest bardzo różnie. Są osoby, które miały, które mają na celu osiedlanie się na terytorium Białorusi. Są osoby, które są tutaj przyjściowo. Na daną chwilę ponad 160 tysięcy, 162 tysiące. No, 160 tysięcy. Powyżej 160 tysięcy Białorusinów właśnie już wyjechało, wyjechało z Białorusi. Przez Ukrainę. Przez Ukrainę. Czyli tak jakby się... Kto to został, kto to jechał do Polski, kto to do Litwy, kto to... Ktoś został, ktoś wyjechał do Polski, ktoś wyjechał na na Białoruskie centrum kryzysowe, od jak dawna istnieje, czym się zajmuje? Chociaż już domyślamy się, czym się zajmuje, ale proszę naszym słuchaczom opowiedzieć. A, no my odkryli się, że amal od. займаємося, надаємо юридичну допомогу психологічну, білоруським біженцям, які вимушені були з'їхати з хадіми із політичного пі наслідку. вже понад рік, займаємося допомогою правну, допомогою психологічною для осіб, які були змушені для білоруських уходців, які були змушені, щоб упустити терен Білорусі. A tak samo dopomagają odkrywać polsko-humanitarną wizę, To też ma ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. No i także pomagamy właśnie w procedurze w otworzeniu tzw. Tak wizy, polskiej wizy humanitarnej. W przeglądzie wydarzeń z, z wczoraj, z zeszłego tygodnia, warto też wspomnieć o tym, poinformował mnie pan wczoraj, że została otwarta tutaj we Lwowie białoruska szkoła. Tak. A wczoraj u nas było drugie zajęcie białoruskiej szkoły. To jest na dzisiejszy dzień u Lwowie pracuje białoruska szkoła. Każdy, kto żadaje, może przyjść i wyuczyć Białoruską. Dokładnie tak. Szkoła białoruska została właśnie otworzona, liczby właśnie drugie zajęcia, więc każdy, kto chce uczyć uczy się języka białoruskiego, może przyjść i się nauczyć. Czy to jest szkoła w takim dosłownym sensie czy to jest jak gdyby kurs języka białoruskiego dla kogo jest przeznaczone i gdzie się odbywa no, no to jako kurs da białoruskiego języka a, jest taka Ulwowie organizacja Plast a, lwowski Plast jany nam nadali swoje pomieszkanie А, і там адбываюцца гэтыя курсы і выву прыхоць могуць усе украінцы і беларусы малыя, старыя, старэйшыя да, тось для ўсіх. Właśnie ta szkoła jest organizowana przy pomocy organizacji PLAST. Tutaj od siebie powiem, że PLAST to jest skautowska organizacja skautingu ukraińskiego odpowiednik polskiego harcerstwa. Właśnie oni pomagają przy organizacji tej szkoły. Organizacyjnie każdy, kto może chce się uczyć, może do nas zawitać i uczyć się języka. Naszym gościem jest Aleksiej Franckiewicz, Białoruskie Centrum Kryzysowe. Bardzo dziękujemy. Yy, dziękuję. Chciałem to powiedzieć po białorusku, ale nie wiem, czym się udało. Ja, tak, dziękuję Wam. Żywię Białorusi. Żywię Białorusi. Ostatnio próbowałem z kimś w Warszawie yy, powiedzieć po, po białorusku, bo tak mi się wydawało, a on spojrzał na mnie, e, to po ukraińsku. <śmiech> <śmiech> dziękujemy za wizytę. Studio lwów w radiu wnet. Posłuchajmy muzyki. Teraz już dalsza podróż, bo z, z Zakarpacia zespół Rokasz. Pożegnaliśmy zespół Rokasz, bo w naszym studiu jeszcze jest Gry Semenczuk. Prezes Stowarzyszenia Rada Artystyczna Dialog Dzień Dobry. Dzień dobry. Poznaliśmy się dwa lata temu, gdy, był, gdy była impreza Match, nie, nie kojarzyć z piłką nożną. Wtedy rozmawialiśmy, wtedy Polska była głównym gościem. Czy ta impreza umarła w czasie COVID-u, czy istnieje, czy trwa? No e, my Od mnóstwa roku musieliśmy zacząć organizować festiwal online. Przez to, że nie chcieli przerywać po prostu tradycji festiwalu, że on odbywa się każdego roku. I w minułym roku mieliśmy gościem honorowym Węgry, a w tym roku to właśnie taki akcent na Słowacji, na kraju jaki my od dawna propagujemy literacki tutaj w Ukrainie. I też w tym roku musieli trochę wkroczyć program w festiwalu, już to trochę mniej spotkań, ale tak samo codziennie, w lipiec e, mieliśmy... E, każdym dzień spotkanie. Tutaj mówię naszym słuchaczom, którzy nie pamiętają, to jest taka intensywna impreza trwająca codziennie, gdy w, w wielu miastach Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech jest pisarz, poeta, ma miejsce spotkanie z nim, on czyta w swoim oryginalnym języku. Intensywne spotkanie z, z kulturą, z literaturą. Tak, tak. To jest takie spotkanie, to jest czytanie właśnie z też Taki fokus na tym, żeby propagować literatury, jak i e, literatury sośjąskie, jakie bliskie do Ukrainy i jakie mamy możliwość tutaj po prostu spropagować w Ukrainie. Słowacja, czy słowacka literatura jest znana na Ukrainie, czy jest popularna? Podejrzewam, że nie, ale, ale może się mylę no tak jak festiwal już e, 7 lat w Ukrainie i widzimy, że już jest więcej popularna, czym była kiedyś, e, bo w, e, od ostatnich 7 lat mamy już i nowe książki e, słowackich autorów e, wydane w Ukrainie i widzimy, że jest duży interes, bo e, Słowacja jest w ogóle Teraz więcej popularna w europejskim kontekście, w europejskim kontekście. I e, dla nas to taka funkcja, żeby spropagować słowacką literaturę, jest e, bardzo ważna. Ciekawe, czemu Polska, jak gdyby wypadła w tym roku, i chyba jest mniej zaznaczona w, tym, w, tym, w tej imprezie. Jest trochę mniej zaznaczona, bo e, nasi partnerzy z Wrocławia też mieli problemy z finansowaniem wydarzenia online i wtedy zastanowiliśmy, że w Polsce będzie taka pauza na czas pandemii, ale ja mam nadzieję, że w następnym roku nasze partnerzy we Wrocławiu wrócą do tej idei i zacznie kontynuować festiwal. Bo tutaj mówimy o literaturze. Czy państwa stowarzyszenie, czy państwa organizacja zajmuje się też innymi dziedzinami sztuki? Nie wiem, sztuką audiowizualną, muzyczną, etc.? Tak, zajmujemy się my różnymi projektami. Teraz e, zaczęliśmy nowy projekt, to jest film dokumentalny. O generacji e, lwowskich artystów, jaki e, zaczęli swoje, swoje prace e, w latach 90. -tych. I właśnie to jest taka seria do, dokumentalnych e, kino filmów o, o tych personach, jakie zrobili zmiany w, w świecie sztuki e, lwowskiej. I to nazywa się Zmiana Zmian Generacja Zmian. Mamy minutę do końca audycji, a masz czy bierzesz udział w, w kolejnym projekcie, który teraz będzie w tym roku? Tak, to właśnie nasze partnery we Wrocławiu, miejska publiczna biblioteka i centrum kulturalnej Fama zaczyna nowy e, interesujący projekt, jaki nazywa się Feminitywa Polska-Ukraińska. I to jest taki festiwal o polsko-ukraińskich relacjach właśnie z poglądu kobiet. I ja zapraszamy wszystkich do oglądania tego online i na żywo, kto będzie we Wrocławiu z 10 sierpnia. Pierwsza dyskusja będzie w ramach tego festiwalu. A my postaramy się więcej kobiet zaprosić do kolejnej audycji. Naszym gościem był Hryhorij Semenczuk, Artur Żak prowadził, Wojciech Jankowski prowadził, Andrzej Borysewicz. Czuwał nad wszystkim w Lwowie. Przenosimy się do Warszawy. Kolejna audycja z Lwowa jutro po południu. Do usłyszenia.